Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wiersz 16. Wszelkie bowiem pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. 17. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Dlaczego zaczynamy od tego fragmentu? Moi drodzy, jeszcze raz sobie wysłuchamy tutaj pastora Kurelasa, który powołuje się na ten fragment w kontekście zakazu nauczania, zakazu czytania Pisma Świętego przez Kościół. Jeszcze raz sobie zwrócimy tutaj uwagę na tą wypowiedź. Skonfrontujemy ten fragment z tym, co mówi pastor Kurylas. Spojrzymy na ten fragment w szerszym kontekście nauczania Słowa Bożego. Wyciągniemy sobie pewne wnioski i zwrócimy sobie uwagę na to, czy ten fragment tak szastany przez protestantów jest naprawdę protestancki, czy patrząc na niego w szerszym kontekście Słowa Bożego, jest katolicki. Czy jest w takim znaczeniu, jak prezentuje go tutaj pastor Kurylas, czy raczej po katolicku. Zajmiemy się tym fragmentem w szerszym kontekście Słowa Bożego. Wysłuchamy sobie najpierw pastora Kurylasa, ten fragment wypowiedzi, w którym mówi o zakazie czytania Słowa Bożego. Więc, żeby nie przedłużać, oddaję głos pastorowi. W 1220 roku papież Honoriusz nakazał, aby ludzie oddawali hostii, taki sam kult, jaki należy się tylko Bogu. To jest łacińskie słowo latria. Parafianie, bo tak się nazywani ci ludzie, oddają, czyli parafianom, spożywania wina w 1229 roku, zakazał pod karą śmierci wszystkim, z wyjątkiem duchownym, posiadania, a nawet czytania Pisma Świętego. To nie jest nauka szatańska? To co nią jest? A Słowo Boże mówi tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. W 1414 roku Sobór w Konstancji. No właśnie. Przede wszystkim to nie jest Sobór, tylko to był synod. Jak już wczoraj żeśmy sobie wspomnieli, ten zakaz czytania Słowa Bożego bardzo często miał charakter lokalny, prawda? I o tym, że jakby znaleźli u jakiegoś chłopa przekład Pisma Świętego i by go spalono na stosie za to, że je miał, nie słyszałem. Nie wiem, skąd to pastor wziął z zapisów kościelnych. Podkreślam, zapisy kościelne to mają być nie protestanckie jakieś interpretacje, tylko po prostu kanon, bo mówi, że papież takie coś wydał, nie? Pod karą śmierci. To proszę pokazać ten dokument papieski, ten zakaz, gdzie papieski, podkreślam, papieski, tak? Że każdy, kto ma tam Pismo Święte i tego będzie spalony na stosie. Chętnie bym przeczytał taki zakaz. Powtarzam po raz enty z oficjalnej papieskiej bulli, bądź jakiegoś oficjalnego dokumentu Kościoła. Prawda? O karze śmierci. Dobrze, moi drodzy. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania itd. Dobrze. Pastorze Kurelasie, drodzy protestanci, czy tutaj jest nakaz, pozwolenie, aby każdy mógł czytać Pismo Święte i sam się uczyć? Czy jest tutaj pozwolenie? Wskażcie mi w tym fragmencie, w 16 i w 17 wierszu 3 rozdziału 2 listu do Tymoteusza, przyzwolenie Pawłowe na to, aby każdy sobie mógł wziąć Pismo Święte, czytać i się uczyć sam.
Zresztą na marginesie, wszelkie bowiem pismo od Boga jest natchnione, tak? Nie mówi, że tylko Pismo Święte, nie? Prawda? Tylko wszelkie. Dobrze, ale pozostańmy tutaj przy nauczaniu. Jest pożyteczne do nauczania. Komu Chrystus polecił nakaz nauczania? 28 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Idźcie i nauczajcie wszystko to, co wam przekazałem. Tak, idźcie i nauczajcie, tak, wszystkie narody. Zachowywać to, co wam przekazałem, czego was nauczyłem. Zobaczcie, moi drodzy, zwróćmy uwagę właśnie, że ten nakaz nauczania jest przekazany przez Chrystusa apostołom. W jaki sposób Koryntianie, Galaci, Filipianie i inni adresaci listów poznawali Ewangelię? Czy każdy latał z własnym przykładem i sam się uczył, czy słuchali, uczyli się słuchając apostołów? Uczyli się właśnie, byli poprawiani, korygowani przez apostołów, tak? No to nam pokazują dzieje apostolskie, listy apostolskie, tak? Wszelkie korekty, nauczania dla wiernych pochodziły od apostołów, których wybrał Chrystus, i później, jak widzimy w dziejach apostolskich, od tych, których apostołowie ustanawiali swoimi współpracownikami starszymi, tak? Czyli od osób wybranych, upoważnionych. I teraz, moi drodzy, żeby lepiej zrozumieć ten fragment, bo już tutaj zaczyna się prosta analiza, już tutaj kruszy protestancką podstawę, kruszy tutaj tą koncepcję pastora Kurelasa, o, nie można czytać Pisma Świętego, ale jest pożyteczne do nauczania, korygowania i tak dalej. Dobrze, ale czy tu jest pozwolenie Pawłowe, jeszcze raz, na to, żeby brać Pismo Święte i samemu się uczyć? Na samouctwo biblijne? Żadne proroctwo pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Są bowiem ludzie niedouczeni i nieukształtowani, którzy interpretują Słowo Boże ku własnej zgubie. I właśnie jeśli pojawiały się zakazy czytania Pisma Świętego, też warto dodać, że chodzi szczególnie w XVI wieku po wymyśleniu druku, w XV wieku, ale później po produkowaniu Pisma Świętego, przekładów heretyckich. I to się też odnosi do wcześniejszych wieków, kiedy powstawały niedokładne często interpretacje na języki ojczyste, podkreślam, jeszcze przed reformacją już były pewne kopie w językach ojczystych, ale były one niedokładne, były one złe, nieautoryzowane przez Kościół, tak? I tak, i często właśnie, jeżeli się czyta o zakazach Biblii, często pomija się ten fakt, że często te zakazy czytania Biblii odnosiły się do Biblii heretyckich, protestanckich i sekciarskich. No ale cóż, jest zakaz, trzeba jedno zdanie przeczytać, wyciągnięte z kontekstu historycznego, z szerszego kontekstu nauczania Kościoła, żeby tylko kopnąć w Kościół. Moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do 15 rozdziału Dziejów Apostolskich i tutaj zobaczymy sobie, jak pierwotny Kościół miażdży, ale to po prostu robi miazgę z protestantyzmu. Tak? No, całe Słowo Boże miażdży protestantyzm, ale skoro protestanci tutaj pretendują do tego, że oni powrócili do biblijnego Kościoła, który jest Słowem Bożym, no to zobaczymy sobie, że tak powrócili, że bardziej się wywrócili, niż powrócili do biblijnego Kościoła. Moi drodzy, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, o
od wiersza 22. Przeczytamy sobie dłuższy kawałek i zwrócimy sobie uwagę na pewne rzeczy, cały czas odnosząc się do tego fragmentu z drugiego listu do Tymoteusza, że wszelkie Słowo Boże jest natchnione i pożyteczne do nauczania. 22 wiersz, 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 23. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 24. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. 25. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów, wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, 26, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie, 27. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Dlaczego ten fragment pozwala nam zrozumieć drugi list do Tymoteusza, że wszelkie pismo jest pożyteczne do nauczania i tak dalej. Moi drodzy, zwróćmy sobie tutaj uwagę na funkcjonowanie pierwszego kościoła. Przeanalizujmy sobie ten tekst w odniesieniu do tego, jak funkcjonuje protestantyzm, zadając pastorowi Kurylasowi pewne pytania, i do tego, jak funkcjonuje dzisiaj Kościół rzymskokatolicki. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Widzimy tutaj działanie apostolskiego kościoła. Apostołowie i starsi, hierarchia, wybiera ludzi do szczególnych zadań. Kto w protestantyzmie wybiera pastora Kurylasa, pastora Cyrikasa, żeby głosił? Jacy apostołowie i jacy starsi? Z całym kościołem, tak? Czyli zobaczmy, kościół wybiera, i to jeszcze przodujących wśród braci, czyli nie byle kogo, nie katolika od Wielkanocy i pasterki, tak? Czy od jutrzejszego Bożego Ciała i koniec, tylko przodujących braci. Wybieranie. Przez kogo? Apostołowie starsi. Przez Kościół są wybierani. Kogo wybiera pastora Kurylasa, Cyrikasa, Chojeckiego do tego, do posługi, do tego, żeby głosili? Pastorze Kurylasie, kto cię wybrał? Jacy apostołowie, jacy starsi? Wysyła. Apostołowie, starsi, Kościół wysyła. Pastorze Kurylasie, kto cię wysyła? Kto cię wybiera i kto cię wysyła? Jacy apostołowie, jacy starsi? Jaki Kościół? I kto wybrał i posłał tych, którzy, jeżeli odpowiesz, ciebie wybrali i posłali? Tak działa Kościół, moi drodzy, rzymskokatolicki. To, co tutaj czytamy, jest dzisiejszym funkcjonowaniem rzymskokatolickiego Kościoła. Posyłanie przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Syrii i w Cylicji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. Zobaczmy, moi drodzy, pojawili się głosiciele bez upoważnienia.
apostołowie i starsi, bracia, przesyłają pozdrowienia braciom, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego kogo? Bez apostołów i starszych, czyli bez upoważnienia apostołów i starszych, jacyś gagatkowie zaczęli głosić głupoty. Żeby to chociaż głosili prawdę, może i pół biedy, ale zaczęli głosić głupoty, tak? Ale co tu jest ważne? Bez naszego upoważnienia. Pastorze Kurelasie, jacy apostołowie i jacy starsi upoważnili się do głoszenia Słowa Bożego? Pastora Kurelasa, Cerikasa, Węgrzyka, Lewandowskiego? Kto w protestantyzmie, jacy apostołowie i starsi w protestantyzmie wybierają, posyłają i upoważniają pastora do głoszenia? A więc kto, od kogo pochodzi wybór, posłanie i upoważnienie? A w Kościele katolickim jest bardzo proste. Od biskupów pochodzi władza, tak? Od Kościoła, od biskupów. Ja na przykład, jechając na misję, ja mam misję kanoniczną od biskupa. Najpierw świętej pamięci biskupa, arcybiskupa Nowaka, później arcybiskupa Wacława Depo. Tak? A więc byłem wysłany. Jak przyjeżdżałem na przykład na Filipiny czy na Indie, wizyta u biskupa, tak? Pismo, które mógł zweryfikować, czy faktycznie ja to jestem ja, czy to jest prawdą. I niektórzy księża dzwonili ze świata, dzwonili, czy faktycznie jestem. I mieli do tego w pełni prawo zweryfikować, czy faktycznie jestem posłany, czy moja misja jest prawdziwa. Tak? Aby właśnie uniknąć tego, że ktoś nieupoważniony wchodzi i bla bla. I jak miałem spotkania katechezy, to niejednokrotnie przychodzili księża, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie głoszę bzdur. I mieli do tego pełne prawo, bo są upoważnieni przez biskupa, biskup przez papieża, tak? No właśnie, a ciebie, pastorze Kurylasie, Cerikasie, Chojecki, Lewandowski, Węgrzyku? W Antiochii. I zobaczmy, nauczanie z upoważnienia. I tutaj też jest mowa, w drugim liście do Tymoteusza też jest napisane, że jest pożyteczne, natchnione, pożyteczne do nauczania. Ale zobaczmy, jak o tym nauczaniu głosi szerzej Słowo Boże. Chrystus poleca nauczać apostołom, czyli oni mają autorytet od Chrystusa. Następnie oni upoważniają innych. Tak jak Chrystus im zlecił i upoważnił ich, tak na mocy autorytetu Chrystusa oni wybierają, posyłają, upoważniają przodujących. Wybierają, tak? Upoważniają, posyłają. A w protestantyzmie jak to funkcjonuje? I uczą Słowo Boże. A w protestantyzmie, no masz Pismo Święte, sam się ucz, sam sobie myśl. O, ale nigdzie tego nie ma. I zobaczmy, bez naszego upoważnienia, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pańskiego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Powtórzą ustnie. Zobaczmy, moi drodzy, na czym polega posłanie. Wysłali pismo, tak? Ale mówią ustnie, przekazują to samo. I teraz, moi drodzy, tutaj w tym opisie widać jak w soczewce, kim jest kapłan, kim jest katecheta, misjonarz, każdy, który ma misję kanoniczną, posłanie pochodzące od apostołów i starszych, pochodzące od Kościoła. Na czym ono polega? Aby powtarzać ustnie, uczyć, tak?
to samo, czyli to samo, co głosi Kościół, czyli to, co zostało ogłoszone na Soborze Jerozolimskim przez apostołów i starszych, wybrali tych ludzi, posłali, by co głosili? Swoje wymysły, swoje jakieś tam wizje? Nie, to samo. I kapłan, biskup właśnie ma głosić naukę Kościoła, stać na straży tego samego. Tak? To samo, co zostało ustalone przez Kościół, musi być głoszone i powinno być głoszone przez biskupa i kapłana na kazaniach i diakona, tak? Bo to są potrójna władza, która ma władzę głosić kazania. Diakon, ksiądz i biskup. Ale widzimy, jaki jest. Wybranie, upoważnienie, posłanie, tak? By powtórzyć to samo, co robi protestantyzm, bez upoważnienia, bez posłania. Głoszą co? To samo, co co? Nie głoszą niczego tego samego, głoszą to, co sobie wymyślą. Dlatego co garaż, to inna Ewangelia. Leżycie tutaj, protestanci, pastorze Kurylasie, leżysz tutaj. I tutaj to, co jest tu przedstawione, tak funkcjonował Kościół, jak widzimy w dziejach apostolskich, przez 2000 lat i tak funkcjonuje dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Świeccy nie mogą głosić se kazań od tak. Ja nawet jak mam misję kanoniczną, czy katecheci świeccy, nawet jak mają misję kanoniczną do głoszenia, to nie idą na ambonę w niedzielę czy w jakiejś uroczystości głosić kazań. Nie. No to jest oficjalne głoszenie kazań, należy do władzy kościelnej. Diakon, biskup, diakon, kapłan, biskup. Świecki na ambonie, tak, za zgodą proboszcza może, ale to nie jest głoszenie kazania, tylko może jakieś świadectwo, jakieś... Ja miałem dziesiątki i wiele spotkań po parafiach, opowiadając o misjach, dzieląc się pewnymi doświadczeniami, tak? Ale to nie były kazania. Bo kazania należą do księdza, do biskupa, diakona. Do tych, którzy są upoważnieni, wybrani, posłani, upoważnieni. Tak? No właśnie. Pastorze Kurylasie, nigdzie tutaj w Piśmie Świętym, nawet jeżeli jest napisane o nauczaniu, to nauczanie polega na tym, że ktoś naucza, a drugi słucha. A nie, że nauczanie polega na tym, że ja sobie wezmę sam Pismo Święte i jestem i staję się samoukiem. Bo to jest protestantyzm. Pismo Święte przeczy samouctwu. Mamy trwać przy tym, cośmy słyszeli. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków od 1 do 5. Pozdrawiam.